Halo, halo, dzień dobry drodzy widzowie. W dzisiejszym filmie otwieramy nagrody za skład Battle. Udało mi się nam wbić Elite 3. Mordeczko, tylko jak jesteś nowy na tym kanale, zostaw łapeczkę w górę, subskrypcję na tym kanale, by być na bieżąco. Co poniedziałek będzie się pojawiał taki film. Dosłownie co poniedziałek będzie taki film, więc musicie po prostu być tutaj ze mną w tej nowej serii. Otwieramy dzisiaj 4 paczki. Ja już mordeczki nie przedłużam, zapraszam. Więc mordeczki, jesteśmy już w FIFA. Tu udało mi się wbić na skład Battle z Elite 3. One kompletnie nie grałem, bo przegrałem mecz 7-0, 7-1, 3-3 było i 3-2 i 2-2. I na razie tak mu się skład prezentuje, udało mi się to wbić. Ale to jest odcinek, jak otwieramy właśnie te paczki, więc otwórzmy. Jeden rzadki piłkarz, to otwórzmy mega paczkę, złoto, otwórzmy to. Otwórzmy tą paczkę i zobaczmy, co nam poleci. Nie otwierając specjalnie tych paczek, chciałem nagrać film i zobaczymy, co poleci właśnie z tej oto paczki. Ajajaj, tak średnio bym powiedział, ale może tutaj coś będzie fajnego. Fellaini, Fred, no dużo paczek, więc się cieszę, że dużo kart, więc się cieszę, ale tak no średnio. Teraz polecimy to. Naprawdę, nie wiem kompletnie co mi poleci, ale żeby to było coś dobrego. Kurde, pominąłem. Może to było strzał w dziesiątkę? A nie za bardzo, jeszcze duplikat się pojawił, więc fajnie. Leci na szybki sprzedaż, bo... Kurde, jestem troszeczkę niezadowolony. Mega paczka, jeden piłkarz. To otworzymy, ten jeden piłkarz, bo wątpię, że tu będzie coś fajnego, ale... Może będzie coś fajnego. Nie będzie nic fajnego. Serio? Co to są za nagrody? Halo. I teraz największa paczka w grze. Tak jest opisywana. Więc co z niej będzie? Największa z dostępnych paczek zawiera aż 30 kart piłkarzy, karty jednorazowych, wszystkie złote. 18 rzadkich. No jak tu nie będzie czegoś fajnego, to się załamie. Hiszpania. Środkowy pomocnik. Leicester City. Powiem tak, drużyna tygodnia jest, środkowy pomocnik 84, cieszę się. Jak na początek gry, w sumie, nieźle. I powtórka bramkarza. W sumie, albo chwilę, zrobimy tak. W sumie nie jest źle. Naprawdę myślałem, że będzie gorzej, bo on myśli, że mi się spisze bardzo dobrze w mojej drużynie. I w sumie się cieszę z tego trafu, bo po prostu tak, jeszcze dostałem 12 tysięcy punktów i ja myślę, że on tu będzie idealnie pasował. Po prostu zobaczmy sobie, za kogo będzie idealnie pasował. No kurde, karta już jest oceniona tyle, no to myślę, że tu będzie idealnie pasował na to miejsce. Ale nie wiem, zobaczcie jak to wyjdzie w praniu. Ja mordeczki, dziękuję serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Mówię, jeżeli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na tym kanale. Zapraszam na kolejne filmy co poniedziałek, myślę, że będzie taki film. Trzymajcie się ciepło, cześć!